Guten Tag. Heute werde ich eine Panzergaffen 60er Sonderkraft sind eingehandelt und sing spielen. Boże, dobra, po polsku będę mówił. To mi się tak na niemiecki wzięło. Witam w specjalu na 500 subów. Obiecałem, że zagram Tigerem. Zapraszam do oglądania. Witam, chciałbym po prostu opowiedzieć trochę na początku o Tigerze, czyli w sumie o legendzie II wojny światowej. Bardzo klimatyczna mapa i bardzo drugowojenna się trafiła na pierwszy mecz, ale spróbuję coś na niej zagrać. Generalnie dla mnie Tiger i Pantery w Wantanderze to są super OP maszyny, bo szanujmy się, no nawet jeżeli twórcy gry dali to historycznie mniej więcej tak, żeby Tiger walczył z T-85, to jednak Tiger deklasuje takie teciaki, bo zobaczcie na ten opad pocisku, a w montażu dodam opad pocisku na przykład takiego teciaka. Więc tak naprawdę te niemieckie czołgi to strzelają jak jakiś kuźwa współczesnej amunicji. Generalnie historycznie też było tak, że Tiger zasłynął z tego po prostu, że mógł snajpić z wielu kilometrów, w sensie tak z kilometra dwóch, gdzie inne czołgi po prostu nawet nie mogły go rozwalić i tak naprawdę jakieś ostatecznie konstrukcje, jakieś brytoli typu Sherman Firefly z 17 funtówką coś mógł zrobić na daleko Tigerowi, ale taki teciak właśnie 8.5 albo większość uzbrojenia brytyjskiego typu Churchilla albo Cromwella nie mogły nic zrobić temu czołgowi. Shermany też sobie nie radziły. Może te późniejsze 76, ale nadal. Większość wyposażenia aliantów sobie nie dawała rady z Tigerami. W ogóle tak ogólnie to pierwszy raz gram Tigerem i możecie później zobaczyć na moich statystykach, że prawdopodobnie będzie jeden albo dwa mecze, nie wiem ile ostatecznie zagram tym Tigerem. I że to w ogóle pierwsze moje zagranie Tigerem, więc ja w ogóle nie znam tej maszyny tak naprawdę i chcę pokazać po prostu jak ona jest OP, robiąc jakiś chory wynik na tej maszynie. Nie wiem co mi się uda w ogóle, czy zaraz nie zdechnę na przykład. Na pewno nie powinienem taki jechać pod kątem prostym, bo jakikolwiek czołg, który mnie teraz spotka i przebije mnie od przedniego pancerza, to zdechnę. Tigerem się powinno grać pod kątowanie wieży, czyli po prostu jedziesz takim lekkim kątem i odbijasz wszystko. Pancerz jest najlepszy, po prostu pancerz Tigera od przodu to jest płaska płyta. W ogóle tam jest jakiś czołg. Aso! Ładnie! Też Aso nie jest jakimś wybitnym celem, ale nie wiem. Mówili mi przed nagrywkami, że Aso będzie mnie niszczyło. Ja zniszczyłem Aso. Kuźwa, wyjeżdżam i wszystko niszczone jest. O, co się... Tam chłop za tym wrakiem jest. Jeb, kurwa. Pamiętajcie teraz, żeby być skontowanym, bo skontowany pancerz nie przybiją. Co to jest Jumbo? Chodź tu. Nie, tak, to jest Jumbo. Generalnie jak ktoś nie umie Tigerem Jumbo zestrzelić, to powinno się strzelać w tamten port. Tu jest port karabinu i chłop akurat umie grać Jumbo, bo chowa ten port jak powalony. Generalnie Jumbo to jest jeden z tych czołgów, które zostały znerfione pod Tigera, bo po prostu gracze Tigera sobie nie radzą z Jumbo, chociaż ten chłop akurat... Chłop mi działo nowego, kierowcę zestrzelił. Kurwa. W sumie teraz pierwszy raz walczy Tiger Jumbo, słynna bitwa w Wantanderze. Nikt się nie może przebić. Chłop ma... Kurde, czekajcie, nie... Z przyzwyczajenia strzelam bardzo do góry. Tutaj gdzieś się powinno strzelać. Kuźwa, to cofanie... Aha, w ogóle chłop mi tutaj wyjechał, super. Czekajcie. Chodź tu. Wiem, że pokazuję bok pancerza, ale muszę tego cieciaka rozwalić, No nie, no działo. Kurwa, nie rozumiem tej mechaniki zniszczenia w tej grze, kuźwa. Wjeżdżasz na 5 cm i już ci działo niszczą, ale patrzcie, chłopy nie mogą mnie rozwalić. A taka ciekawostka, wynik się dostaje przez to, że też się odbija pociski kobry, no. Kuźwa. Jumbo mnie rozwalił, Remkowy, kuźwa, przypał trochę. W ogóle z takich ciekawostek dodatkowych mogę powiedzieć, że Niemcy nie byli jednym krajem, którzy wykorzystywali Tigery, mimo tego, że w
praktyce byli jedynym krajem, które je produkowali, ale ostatecznie pod koniec wojny Niemcy przekazali 13 sztuk Węgrom, Rumunii przejęli 2 Tigery dla siebie, Francuzi byli Francuzami, generalnie dużo sprzętu kradli i bardzo duża część wojska francuskiego tuż po II wojnie światowej składała się z niemieckiego sprzętu. Nawet tam widać Tigera de Poulet, czy jak się to tam wymienia, który jest dosłownie francuską podwaloną wersją Pantery. Widziałem wcześniej Tigera? A nie, właśnie. Też Japończycy planowali kupić Tigera, ale coś im się nie udało, bo generalnie kupili go. Stał w hangarze we Francji, czekał na transport jeden z podwodnych lotniskowców Japonii. Tak, jest takie coś. I generalnie nie doczekał. Niemcy wykorzystali tego Tigera po prostu podczas desantu na Normandii, bo musieli ratować tubsko każdym sprzętem wojskowym. Generalnie teraz jest bardzo fajna mapa, była bardzo otwarta, no dosyć otwarta. Dokładnie trochę bardziej tunelowa niż otwarta, ale nie wiem, spróbujemy wykorzystać atut Tigera i postrzelać trochę na odległość. W ogóle tam jest czołgaś. Cześć czołgaś. Cześć i się. Jeb kurwa, dwójkę. Chłop mi chyba teraz zobaczył w ogóle, jak zacząłem obracać działo. Tu jeszcze czołgi są chyba. Co? Tu jest czołg i w ogóle chyba we mnie strzela. Czekajcie, wyjadę mu. Mam nadzieję, że nie oberwę jakiegoś strzała z boku. Kurwa, mapa forsowanie redu. Na tej mapie co mogę zrobić najbardziej taktykę, którą nie lubię i spróbuję po prostu na tej taktyce posnajpić. Czyli pojadę linią 7, czyli tutaj tą autostradą i zacznę fragować. Jak coś czaty, załóżmy, że tam tego meczu nie było. A w ogóle, jeżeli chodzi o YouTube'a, chciałbym bardzo podziękować za 500 subów na tym kanale. To bardzo się w sumie cieszę, że tak kanał fajnie idzie. I dawaj, widzowie, idziemy po tysiak. Bo teraz na ekranie widzicie, ile w ogóle procent osób mnie subskrybuje względem oglądających. I jeżeli wy nie subskrybujecie jeszcze, to pomóżcie z tym kanałem i zasubskrybujcie. I chyba... Mówiłem, że będę jechał linią 7, ale mi się tam nie chce jechać już. Pojadę sobie parkiem. O, tu już jakaś 70 jest czy coś? Kurwa, chowa się. Czekajcie, że jest... Jeb, kurwa, Shermanika, tylko teraz, żeby nie jebnąć od tego drugiego. Dobra, odbite. Patrz tu, Shermaniku. Dobra, silnik rozwalony, to chyba jest francuski jakiś Sherman. Teraz będzie chwilę gasił ogień, chociaż... O, próbuje mnie rozwalić. Zapomniałem o tym M36. Pamiętajcie, że zawsze jakiś czołg może wam podjechać. Widziałem tego M36, ale zapomniałem o nim. W ogóle tam na radarze widzę, że tam jest jakiś jumbo czy jakiś inny syf. Idę chłopa rozwalić. Tylko, że mi chłop działa, pierwszym strzałem mnie rozwalił. Ja widzę, że to chłop jest tutaj. O. Czekajcie, trzeba go jakoś przez okienko przestrzelić czy coś. Bo ja chłopa widzę. Chłopie! Boże. Nie rozumiem tej taktyki takiego strzelania z tych karabinów. Ten Gaijin powinien znerfić to, że jak się strzela z karabinka, to kuźwa wszystko smokuje. I w ogóle rozwaliłem jumbo, więc chłop się przykampił, w ogóle chciał, liczył na jakiegoś nowego gracza, który sobie nie poradzi z Tigerem, z jumbosem, a jak kuźwa rozwaliłem go pierwszym strzałem. Bo po pierwsze podjechał na tyle blisko respa, że było widać, że tu stoi, a po drugie... Ja wiedziałem, że trzeba strzelać w port karabinu. Pamiętajcie, jumbo, strzelacie w port karabinu, nigdzie indziej, jeżeli gracie Tigerem. Generalnie mam taką zasadę, że jechanie tyłem względem spawna przeciwników równa się kłopoty, właśnie. Właśnie jak taki kolejny jumbo tutaj. Jechał, nie strzelał. Ja już trochę siły na Tigera nie mam. Jeżeli byście chcieli poznać moją opinię o Tigerze, to dla mnie nadal jest to po prostu silny czołg, tylko... Jeżeli ktoś bierze Tigera, bo jest pancerny i jest niezniszczalny, to się szybko zawiedzie, bo jest właśnie na odwrót, bo każdy po prostu umie rozwalać te Tigery. Głównie jakichś graczy jumbosów. Dobra, ja żegnam. Dziękuję jeszcze raz za te 500 subów. I napiszcie na przykład hashtag Tiger,
A może losuję jakiś zestaw startowy do Wantandera. Nie, napiszcie po prostu w komentarzach hashtag Tiger, a dostaniecie zestaw startowy. I napiszcie nację jakąś, to dostaniecie taki zestaw. A ja żegnam, pa pa.